Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w drafcie według widza. 7 osób odpowiedziało dobrze na to pytanie, ile mam lat. Także kochani, tutaj mam wasze imiona i nazwiska, tych którzy zgadli. Odpowiedź brzmi 21 lat mam, kiedyś zrobię następny draft według widza i wtedy będziemy to robić na innej zasadzie. Teraz losuję tylko z tych 7 osób. Zaczynamy. Pamiętajcie o tym, że Komisja Kontroli Gier i Zakładów w Łodzi powierzyła mi to ten zaszczyt. Ja się nie patrzę, patrzcie tu. Wylosowałem karteczkę. A w niej... Ha! Imię i nazwisko. Dominika Świątek. Nie wiem, czy zobaczycie. Aż kurde, on coś z tym autofokusem wieprzonym. Czekaj, ta. No, luja zobaczycie. Na tej kartce nie widać nic. A few moments later. O, jest, widać. Widzicie? Teraz tu jest tak wyostrzone. O, pisze. Więc ja się z nią skontaktuję drogą facebookową. Ona mi poda numer i zaraz lecimy z draftem. Moi drodzy, ja już mam numer, tak więc dzwonimy. Wyłączę sobie tylko głośniki, żeby mi nie prykało. Ok. No i zaczynamy. Halo, Dominika? No, słucham. Potrzebuję tak, żebyś mi wybrała draft. Pewnie wiesz, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, ale... No to ale... słuchaj, wybierasz po prostu formację numerkami od 1 do 5. Mówisz od 1 do 5, nie? Na przykład 3, no. 4, no wiesz. Mniejsza, większe. Potem wybierasz mi zawodników i na koniec menadżera. Także zaczynamy, ja odpalam draft, a ty mów numerek. No nie popisałaś się. Czekaj. Okej, okay, dobra. Wybieraj kapitana. 5. Luis Suarez na informie. Kurczę, był Totti Payet. Toc Payet. Dobra. Druga karta. Wybieraj. 4. Harry Kane na Totsie. Jest! Kurde, akurat jakiegoś Totsa chciałem tutaj wydropić. Dobra, trzecia karta. 4. Guarin. No, dobra, dobra karta, bardzo dobra. Okej, kolejna karta. Wybieraj. 1. Niongolo. No, najgorszy możliwy wybór, no ale... przeżyjemy. Dobra, kolejna karta. 5. Mahrez, Riyad Mahrez. No dobrze, no. Dupy nie urywa, ale może być. Teraz? O, jest! Arnautowicz to super. Jedziemy z obroną. 3. Kasko jakiś z River Plate. No, kompletnie w ogóle nie pasuje mi do składu, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze ktoś potem inny, żeby go zastąpić. Teraz środek obrony. Tu są strasznie słabe karty. Shakel, jakoś tak się to czyta, z Derby County, też tutaj mi nie pasuje nie bardzo. Ale teraz może być zarąbista karta. 1. Miałaś Sergio Ramosa Toty, a wybrałaś Rodrigueza. Aha. Jakbyś powiedziała 2, to trafiłbym Tota. No niestety. Dawaj, kolejny numerek. 2. Tak myślałem, że powiesz 2, srna.
Teraz bramkarz. Kurczę, znowu słabe karty na bramkarzu. Gordon. Kolejna karta. Tu już są lepsi bramkarze. Eniyama. Boże. Dobra, dalej. Mario Gaspar. No już lepiej trochę. Jaki numer? Kurzawa, dobrze. Tutaj boki obrony mi zasilasz. Zlecimy od tej strony, dawaj. Coś tyś tak na tę czwórkę mu wzięła. Nie wiem, tak jakoś. Teraz? Trzy. Teraz? Jeden. Kandreva. Teraz nie ma za dobrych. Varela. No powiem ci, to jest dobry wybór. Bardzo dobry, zwłaszcza na jego gwiazdki sztuczek. Teraz jaka? Jest! Ali, kolejny toc. No normalnie masakra z tymi tocami teraz jest. Kolejny zawodnik. Kuzmin. Następny. Paskatokład. To jakoś tak się to czyta. Teraz. Jeden. Mkhitaryan. No i ostatnia karta. Trzy. Alvarez. No i teraz jeszcze menadżer. Flores. Nie znam gościa. No dobra, dzięki za pomoc w wybraniu. Fajne karty, mam nadzieję, że uda mi się coś tym ugrać. Dobra, super, pa. No, trzymaj się, cześć. No to moi kochani, standardowo ja sobie ułożę skład i słyszymy się, nie widzimy, tylko słyszymy się za chwilę już jak będę przechodził do meczu. A jeżeli wam się spodobało, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić 60 łapeczek w górę i lecimy z kolejnym challenge'em. Pamiętajcie o tym, żeby wysłać mi snapy, dodawać mi do znajomych Kacper TV, wszystko razem. Teraz nie pamiętam przyzwyczaić z małej litery, napiszę wam. Tutaj gdzieś będzie okienko, wyświetli się. No i oczywiście wysyłajcie snapy, dodawajcie mnie tam, bo za tydzień chcę robić Snapchat draft. Także jak dotrze to do was. Tak więc mam nadzieję, że jak dotrze to do was, żebyście jak najwięcej tych snapów mi przysłali. Jest was prawie 1800, prawie 2000, więc tych snapów musi się zbierać prawie 30. Tak więc no... Róbcie, jeszcze raz róbcie z tymi snapami, żebyśmy mogli ten Snapchat draft w końcu zrobić. Ja układam skład i słyszymy się za chwilę. Moi drodzy, ja ułożyłem cały skład, tyle udało mi się z niego wyciągnąć i tak jak powiedziałem, 60 łapek zostawcie, to robimy Snapchat. Ogółem robimy kolejny draft, no i piszcie, wysyłajcie mi snapy na Kacper TV i robimy Snapchat draft. Popatrzmy jeszcze na statystyki Kane'a, bo są powalające. Mam nadzieję, że te 95 strzałów nie ma tutaj od parady i że będzie nie sposób go zatrzymać. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej w tym drafcie dojść do trzeciego meczu. Lecimy. Oj, oj, ależ ma obronę słabą. Z taką dopompowaną kartą, że ja nie mogę. Luis Suarez. El Pistolero! Wohoho! De Gea. Ło. Musi zaszkodzić De Gea taki strzał. Enyama! Ło, kurde, zaskoczył mnie. O kurwa! Arnautowicz, ball roll. No to się rozpędź, Arnautu. Arnautowicz. Arnautowicz. Arnautowicz! Arnautowicz! Poszedł Inoros! Takie coś! Zdarza się Inoros! Zdarza się Inoros! Stadion oszalał! Meksykańska fala! No dobra, my teraz nic... on musi, my możemy trafić bramkę. Wow! Cholera, wystraszyłem się, że zaskoczy mi Enyame Jordi Alba. Niang.
Oj, Mbajanus Bajzer, niang, niang, nie możesz! Enyama! Jeszcze uratował nas! Teraz Enyama! Wow! O skurwesyn. Kane wygrywa głowę do Suareza. Ten do Arnautłowicza. Arnautłowicz, dobrze. Gra do Suareza, ten do Nongolona, Nongolon! Czy Niangolan? Jak to się czyta, tak się czyta. Pójdzie piłka do Nianga na 100%. Na setę Mascherano do Nianga. Oj, nie ma spalonego! Jest spalony, no to sędzia gwizdaj to! A nie rób mi tu kurde wody z mózgu. Koniec pierwszej połowy, no kurczę. Szkoda, że nie oddałem jeszcze takiego soczystego strzału tym Kane'em. No ten to może tutaj pozapierdzielać. Oj, faulowany. I to jest piłka dla Harry'ego Kane'a. I czerwona kartka. Bez dwóch zdań. Harry Kane. Harry Kane! Kurczę, przesunął się mur i rywal się w ogóle przesunął. Ale teraz już mamy ułatwioną sytuację, bo gość gra w 10. Suarez. Suarez. Pięknie się zabrał. Suarez! 2! No Luizinho, Suarezinho. Taką ładną bramkę strzelił. Kurczę, jak ciem Kane'em. Jeszcze jedynkę ma na plecach. Może to jest rywal, który się nie poddaje. Harry Kane! Teraz była szansa. A może ja se stanę, żeby się mi piłkarze nie męczyli. Kane! Wow! No to szło teraz w światło bramki. I do rowu. Arnautłowicz rozpędza się lewą stroną boiska. Arnautłowicz. Piłka do Suareza. Spalony niestety. Ale akcja łata. Panie, idź pan chuj. Pyk, Suarez do Kane'a. Harry Kane. 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 Przy takim wykończeniu w końcu udało się mu sieknąć. Harry Kane. Wygrywamy to spotkanie 0-3. No bardzo łatwo naprawdę. Rywal no nie jakoś nie stawiał warunków. Ale tak na dobrą sprawę sam wyczyścił się czerwoną kartką. A no i wystawił bardzo słabą defensywę. No to taki Suarez i Kane to rozrywają ją jak chcą. Jest Luizinho, Suarezinho. Suarez. Suarez! 4-0, ależ bramka! O cholera, el pistolero! Ależ się rozstrzelał nam Luizinho! Co tutaj zasadził? Ależ piękna bramka. Szczególnie dlatego, że uderzył ją FA-em. Zewnętrzną częścią stopy. Koniec tego meczu, jednostronne spotkanie. No chciałbym mieć takich rywali w każdej rundzie w drafcie. No niestety, no nie zawsze zdarza się taki jaś, który no daje się tak oklepać. Wszystko wymownie, samo za siebie mówi. Ło, cholera jasna. Kurde, fix. Ja pierdzielę, jaki ten zawodnik jest kurde zwrotny. To jest ten zawodnik Villarrealu chyba, jak on się, nie pamiętam jak on się nazywał. Wiem, że Barcelonie bramkę strzelił. No już zrobił 3 zmiany, nic tylko go pomęczyć do dogrywki. Oj, zaraz to nie będziemy mieli coś tu, co tu w ogóle zbierać, Ronaldo! Ło, Enyama. A nasz rywal jest troszeczkę idiotą, że wpuszcza Ronaldo zamiast Bakambu, bo Bakambu fajnie gra. Ronaldo! Przyblokowany. A few moments later. Jakiego by Ronaldo nie miał, Ronaldo zawsze jest groźny. Kane. Ronaldo! Wiedziałem, Enyama ma kurde 1,80 m wzrostu. Choćby nie chciał, to musiało wpaść. I cały misterny plan też w pizdu. No ale ten już do Harry'ego Kane'a nie dogrywa dokładnie. Piłka do Suareza. Suarez! Poprzeczka! I pusta bramka! Nie ma gola! Ajajaj! Parszywa. Ronaldo do Iniesty. Iniesta do Neymara. Neymar! I Enyama! Gaia! Ło! Piłka wybita w przód na Harry'ego Kane'a! Ależ Kane ruszył! O Jezu, co tutaj zrobił Harry Kane? Kane! Faulowany, czy to będzie czerwona kartka, czy tylko żółta? Ależ tutaj się urwał Kane, o Jezu! Harry Kane, Kane! W mur!
Jajajaj, Neymar, wrzutka na Ronaldo! Sweaty. Ej, jak ja tego nie trawię. Panie, idź pan w chuj. Neymar, będzie do Ronaldo i będzie 3. Ja pierdzielę, pozamiatał mną. Nie, to jest niemożliwe. Przed chwilą się ukazało, że to jest Toty Ronaldo, no. I choć co bym robił, to i tak nie jestem w stanie tej karty zatrzymać. Choćbym Kane'a dał na obronę. Tego nie upilnuję. Chyba ktoś ma 98. Toty Messi, Toty Ronaldo. Weź tu wygraj raftę. Chociaż przejdź mecz. Na tą chwilę już losów tego meczu nie jestem w stanie odwrócić, ponieważ no nie da się. Messi. Messi ścina na lewą nogę. No i oczywiście włoży mi bramkę. A few moments later. O ja pierdolę! W sumie kurwa staram się o czerwone kartki. No, patrzcie co tu się dzieje. Się nie da grać po prostu. No jasne, no i jeszcze jakby tego było mało. Wywaliło serwery. Jej. Wygląda na to, że odłączyłeś się od swojego ostatniego meczu online. Jasne, zajebiście. Przejdźmy do nagrody. Wow. Mistrzostwo świata. Zaczynamy od srebrnej. A w niej... jakiś Romero. No i złota paczka. Patrzcie, no w chwili obecnej występują problemy ze sklepem. Zobacz przedmioty wymagające twojej uwagi. Super, otwarła mi się sama paczka, a w niej... pult, jak zwykle. No jak zwykle z draftów wypada jedno wielkie G. Moi drodzy, to by było na tyle. No, uprzejmość serwerów EA i mój rywal po prostu mnie dobili. No ale cóż, no, jeżeli wam się spodobało, zostawcie 60 łapeczek w górę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. No i oczywiście, oczywiście dodać mnie na Snapchacie. Kacper, TV, wszystko razem. No i wysyłać snapy odnośnie Snapchat Draftu. Pamiętajcie, żeby zrobić Snapchat Draft potrzebuje minimum 25 czy 6 numerków. Także mam nadzieję, że się postaracie i że w przyszłym tygodniu zrobimy Snapchat Draft. Mam taką też nadzieję, że przyjmiecie nowe serie na kanał, tak jak to UFC czy Rocket League, że przyjmiecie tak samo jak FIFA, ponieważ staram się też nowe formaty wprowadzać na kanał, żeby też była różnorodność. Mam nadzieję, że do wszystkiego się zaadaptujecie i słyszymy się w następnych odcinkach na moim kanale. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!